prowadzi Przemarsz Druh Jan Kasperski, komendant gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Szczępinia. Marsza gra Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie. A tuż za orkiestrą Dziecięca Drużyna Pożarnicza z Bielewa. A prowadzi ją naczelnik tej jednostki, druh Tomasz Dębski. Na dzisiejszych zawodach będzie pełnił rolę sędziego. A dalej drużyny polskie i zagraniczne po tabliczkach Państwo mogą odczytać. W tych białych mundurach SDH Lawiczki. SDH to jest Zbor Dobrowolnych Hasiczu. Dalej w takich niebieskich kurtkach jest Freiwillige Feuerwehr Kalinschen, czyli Ochotnicza Straż Pożarna z Niemiec. Podróżną niemiecką Entgentest Golto Schlag Schimek, czyli Ochotnicza Straż Pożarna Węgierska. W tej chwili przed trybuną honorową dwie drużyny czeskie, SDH Klatowy i SDH Roztoki Ujlimnice. W takich kurtkach pasiastych, niebieskich, to jest Entgentes Isolto Schlag Budapeszt. Za nimi Ochotnicza Straż Pożarna Żelazno, gmina Krzywin, następnie OSP Borowo i miejscowa, proszę Państwa, więc duże brawa. Pięknie się prezentują w starodawnych strojach strażackich. I za nimi Ochotnicza Straż Pożarna w Bierzyniu, również gmina Krzywin. Podszedł flagowej. Flagę państwową na masz podnieś. Czołem, druhowie! Druhny, druhowie, zaproszeni goście, szanowni Państwo. W służbie strażaka niezmiernie ważną rzeczą jest sprawność. Szczególnie wtedy, kiedy często od niej zależy ludzkie życie. Każdy strażak o tą szczególną sprawność musi dbać, ćwiczyć, podnosić swoje umiejętności. Weryfikacja tych starań i prezentacją owych umiejętności są właśnie dzisiejsze między innymi zawody historycznych sikawek konnych. Jest to przedsięwzięcie organizowane przez Zarząd Oddziału Powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie przy współudziale Starostwa Powiatowego Gminy Czempiń, Gminy Kościan, Krzywiń, Śmigiel i Miasta Kościan. Witam Panią Zofię Szalczyk, Przewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Witam Pana Bernarda Turskiego, Starostę Kościańskiego. Witam Pana Stefana Stachowiaka, Wicestarostę Kościańskiego. Witam Pana Pawła Buksalewicza, Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego, a także członka Zarządu Oddziału Powiatowego. Witam Pana Roberta Natunewicza, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie. Witam Pana Andrzeja Zakrzewskiego, Komendanta Powiatowej Policji w Kościanie. Witam Pana Konrada Malickiego, Burmistrza Gminy Czempiń.
Poproszę o zawarcie głosu pana burmistrza Konrada Malickiego. Druhny i druhowie, zaproszeni goście, drodzy mieszkańcy, przedstawiciele mediów. Drodzy państwo, zawody sikawek konnych dostarczają nam zawsze dużych emocji. Tym bardziej, iż strażacy używają tu sprzętu sprzed wielu, wielu lat. Podczas dzisiejszych zmagań będziemy mieli rzadką możliwość oglądania tego sprzętu w działaniu. Cieszę się, że zawody sikawek konnych spotykają się z tak dużym zainteresowaniem zarówno wśród widzów, jak i startujących w nich zawodników. Jako burmistrz gminy Czempiń czuję się zaszczycony, iż to właśnie gmina Czempiń mogła stać się gospodarzem tegorocznych 14 europejskich i 17 krajowych zawodów sikawek konnych, które tym razem odbywają się w Głuchowie. W tym roku gościmy 31 drużyn. 29 pochodzących z Polski, 6 spoza granic naszego kraju. Rywalizacja między nimi stanowi dobrą okazję do kultywowania pięknej tradycji, ale i także do międzynarodowej integracji. Tegoroczne zawody odbywają się pod znakiem istotnych zmian. Od tego roku co roku organizowane będą w innej gminie powiatu kościańskiego. Dodatkowo spotykamy się w sobotę, a nie jak do tej pory w niedzielę. Cieszy mnie to, że pomimo tych wszystkich przemian jedna rzecz pozostaje w zawodach sikawek niezmienna. Pasja biorących w nich udział zawodników. Wysoko cenię oczywiście pomoc samorządu całego powiatu w organizacji dzisiejszego wydarzenia, za co serdecznie dziękuję. Chciałbym także podziękować osobom, instytucjom, sponsorom, którzy przyczynili się do organizacji tych zawodów. Zawodnikom, strażakom życzę powodzenia w rywalizacji oraz wielu niezapomnianych wrażeń podczas zawodów. Zgromadzonych gości i mieszkańców zachęcam natomiast do kibicowania. Wszystkich zapraszam na koncert zespołu André, który odbędzie się o godzinie 17:30 tutaj na tej scenie, z której przemawiam. Życzę przyjemnego i pełnego wrażeń dnia. Dziękuję. Szanowni Państwo, nie mógł dotrzeć na dzisiejsze nasze zawody prezes Zarządu Głównego Związku OSP, druh Waldemar Pawlak, ale przysłał tutaj do uczestników list, który może pan burmistrz, prosimy bardzo, żeby przed otwarciem zawodów go odczytał. Proszę bardzo. Uczestnicy 15 europejskich i 17 krajowych zawodów sikawek konnych w Głuchowie. Szanowni Państwo, szanowne druhny, szanowni druhowie. Doceniam wpływ i znaczenie 14 europejskich i 15 krajowych zawodów sikawek konnych organizowanych w Głuchowie, gmina Czempiń, powiat kościański, których celem jest popularyzacja zachowania pięknych tradycji pożarnictwa oraz walorów historycznych sikawek konnych. Jestem przekonany, że na płaszczyźnie międzynarodowej to przedsięwzięcie stanie się jeszcze jedną z form współpracy i wymiany doświadczeń między zespołami zagranicznymi i polskimi, że dostarczy sportowych przeżyć, niezapomnianych wspomnień zarówno jego uczestnikom, organizatorom, jak i sympatykom tego sportu. Będzie też świadectwem realizacji wspólnych celów przez uczestniczące w nich drużyny. Wszystkim uczestnikom zawodów życzę osiągnięcia jak najlepszych wyników, a także satysfakcji ze sportowego współzawodnictwa. Serdecznie pozdrowienia przesyłam waszym najbliższym, władzom samorządowym i administracyjnym oraz przyjaciołom. Dziękuję im za pomoc i życzliwość okazywaną polskiemu pożarnictwu. Życzę dużo zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym oraz spełnienia wszelkich planów, zamierzeń i marzeń. Łączę wyrazy szacunku. Podpisano prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemar Pawlak. We'll be right back.
właśnie możemy oglądać starty tych dwóch drużyn. Trzeba mieć dobrą konstytucję i dużo ćwiczyć, żeby wytrzymać to tempo i osiągnąć jeszcze dobry wynik. To nawet były właśnie sikawki kołowe i drużyna. Witam serdecznie w Głuchowie na krajowych i międzynarodowych zawodach sikawek konnych, które po raz pierwszy trafiły na teren gminy Czempiń. Ta odmieniona formuła zawodów, które od tego roku właśnie rozpoczynają swoją podróż po powiecie kościańskim, będą organizowane, tak jak wspomniałem, w kolejnych latach w różnych gminach, by przybliżyć te zawody i tą inicjatywę i tą tradycję strażacką mieszkańcom całego powiatu. Mamy dzisiaj okazję podziwiać ponad 30 drużyn, w tym kilka z zagranicy, z Niemiec, Czech i Węgier, które prezentują nam tak naprawdę taką strażacką historię. Sikawki konne, które niegdyś były jedyną i podstawową formą obrony przeciwpożarowej, dzisiaj jest to tak naprawdę tradycja, którą należy kultywować i utrzymywać. I mieszkańcy, którzy tutaj gminy Czempiń i wszyscy goście, którzy przyjeżdżają, mogą zobaczyć, że te urządzenia, które niejednokrotnie mają już ponad 100 lat, cały czas zachowują sprawność i można za pomocą tych urządzeń ćwiczyć i rywalizować w tym roku właśnie w Czempiniu, w Głuchowie, w gminie Czempiń. Mam nadzieję, że przy dobrej pogodzie te zawody przebiegają sprawnie i że będą ciekawą atrakcją dla wszystkich, którzy postanowili odwiedzić w dniu dzisiejszym Głuchowo. No, dzisiejsze spotkanie tutaj, spotkanie pożarników jest dla mnie naprawdę wyjątkowym dniem. Obecność wśród kilkudziesięciu drużyn, które pokazują swoje zdolności, posługując się bardzo zabytkowym sprzętem, to naprawdę wydarzenie wyjątkowe. Przynosi ono wiele refleksji. Jedna to taka, że strażacy wciąż dbają o historię, o tradycję. Druga to taka, że bardzo chętnie integrują się na tego rodzaju spotkaniach. Wielkie uznanie dla władz samorządowych powiatu, dla gmin z powiatu kościańskiego za to, że przygotowali to przedsięwzięcie. To widać ogromny wysiłek organizacyjny, ale korzystając też z okazji i mając w pamięci ostatnią noc i dzisiejszy dzień, należy wyrazić wdzięczność naszym polskim strażakom, wdzięczność za to, że wciąż ratują nasz dobytek, dbają o nasze zdrowie, o nasze życie. Dzisiejszej nocy po tylu nawałnicach wielu z nas spało, oni nie spali, nieśli pomoc bardzo wielu rodzinom, więc to jest też okazja do wyrażenia takiej szczególnej wdzięczności. Wiele czasu poświęcają grupowi i grupy z Czech na to, żeby dopieszczać swoje sikaweczki.
Mierzycy. Ostatnio byli to Mierzyca. Będzie? Słuchajcie, oni mogą tak sikać i sikać, bo mają bardzo duży zasięg. Zapraszamy. Widzę, że nasz księżyc. Pan Marcin Jacek. Firma handlowa Avocado. Dobiegł czas, w którym prawie się kończą 17 krajowe i 14 europejskie zawody sikawek konnych. Mogę stwierdzić w tej chwili, że zawody zostały przeprowadzone w sposób naprawdę sprawny. Przyjechało co prawda drużyn mniej niż się deklarowało, ale no niestety za naszą aurę, za pogodę nie możemy. Sikawki mają na celu zrzeszanie społeczności strażackiej, kultywowanie tradycji. Efektem tego jest utrzymanie w bardzo dobrym stanie kilkunastu, kilkudziesięciu sikawek w kraju. I to się tym strażakom, należy im oddać naprawdę szacunek za to, że mają chęć, wolę i dbają o to, aby te sikawki były w najlepszym stanie. Drużyn niestety z zaplanowanych 41 krajowych wystartowało mniej, bo wystartowało męskich 19, ostatecznie jedna jeszcze dojechała dodatkowo i kobiecych 6. Również z drużyn zagranicznych niestety nie dojechały 3 drużyny, także mieliśmy drużyn tylko 7. Ogólnie uważam zawody za naprawdę przeprowadzone bardzo dobrze. Komisja sędziowska też nie zwracała żadnych uwag większych, także uważam naprawdę za odprawienie zawodów w bardzo dobrym sposób. Panie przewodniczący, komendant zawodu Jan Kasperski melduje, pododdziały na zbiórce po zawodach. Zawody przeprowadzone zgodnie z regulaminem opracowanym przez organizatora. Sędzią głównym zawodów był starszy brygadier w stanie spoczynku Jarosław Tomaszewski, który wraz ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych tworzyli skład komisji sędziowskiej powołanej przez organizatora zawodów. W zawodach udział wzięło 31 sekcji, w tym 25 z Polski, 6 z zagranicy. Klasyfikacja generalna drużyn krajowych. Pierwsze miejsce OSP Świbie. Drugie miejsce OSP Topola Mała. Trzecie miejsce OSP Jastrzębie Górne. Czwarte miejsce OSP Dąbrowa. Piąte miejsce OSP Guzowice. I to były drużyny męskie, natomiast najlepszą drużyną na szóstym miejscu klasyfikacji generalnej drużyna kobieca OSP Dąbrowa. Siódme miejsce klasyfikacji generalnej OSP Łagowo. Ósme miejsce OSP Robaczyn. Dziewiąte miejsce OSP Kaniew. Dziesiąte miejsce OSP Borowo. Jedenaste miejsce OSP Stare Oborzyska. Dwunaste miejsce OSP Nowa Wieś. Trzynaste miejsce OSP Nietążkowo. 14 miejsce OSP Topola Mała, drużyna kobieca. 15 miejsce OSP Guzowice, drużyna kobieca. 16 miejsce OSP Słonin. 17 miejsce OSP Kobylniki. 18 miejsce OSP Granowice. 19 miejsce OSP Jastrzębie Górne, drużyna kobieca. 20 miejsce OSP Bierzeń. 21 miejsce OSP Spytkówki. 22 miejsce OSP Sieragów, drużyna kobieca. 23 miejsce OSP Żelazno, 24 miejsce OSP Luchowo i 25 miejsce OSP Sierpowo. Klasyfikacja generalna drużyn zagranicznych. Pierwsze miejsce OSP Szymek. Drugie miejsce OSP Labiczki. Trzecie miejsce OSP Kalinisien. I czwarte miejsce OSP Budapeszt. Klasyfikacja generalna drużyn męskich.
przedstawia się następująco. Pierwsze miejsce OSP Świbie, drugie Topola Mała, trzecie Jastrzębie Górne, czwarte OSP Dąbrowa, piąte OSP Guzowice, szóste OSP Łagowo, siódme OSP Robaczyn, ósme OSP Borowo, dziewiąte OSP Stara Oborzyska, dziesiąte OSP Nowa Wieś, jedenaste OSP Nietążkowo, dwunaste OSP Osłonin, 13 OSP Kobylniki, 14 OSP Granowice, 15 OSP Bierzeń, 16 OSP Spytkówki, 17 OSP Żelazno, 18 OSP Luchowo, 19 OSP Sierpowo. Klasyfikacja generalna drużyn żeńskich przedstawia się następująco. Miejsce pierwsze OSP Dąbrowa, miejsce drugie OSP Kaniew, miejsce trzecie OSP Topola Mała, miejsce czwarte OSP Guzowice, miejsce piąte OSP Jastrzębie Górne, miejsce szóste OSP Sieraków. Prosimy bardzo o honorowanie OSP Świbie. OSP Świbie od wielu lat w naszych tych zawodach zajmuje ciągłe miejsca. Dzisiaj potwierdziło również swoją klasę, wygrywając w kategorii generalnej, wygrywając Grand Prix dzisiejszych zawodów. Prosimy tak wasze druhne Artugona, Sagla, fotoreportera, druhne, proszę się od... Tak, proszę, panie starosto, proszę też stanąć na foto. Drugi prezesie tak samo. Chwilę dla fotoreporterów. Wielkie prawa dla was w tej chwili. Zwycięzcy i trzeci zawodów kategorii Grand Prix. Wójta gminy Kaszem, pana Andrzeja Przybyły. Trzecie miejsce w tej kategorii, ale jest Jastrzębie Górne. Prosimy bardzo. Kumar wręczy pani poseł, fundatorka Angelika Mocanowska, asyście Kazimiera Dawnego, prezesa zarządu oddziału gminnego w Czepiniu. Jeszcze wspólne zdjęcie, tak?
idzie sobie młodzież teraz? Dobiega koniec powoli, dużymi krokami tych zmagań waszych, trudów. Bardzo wam dziękuję za to, że przybyliście. Podjęliście to wyzwanie też niemałe, bo to jest wiele kilometrów. Przybyliście. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że mogliśmy się tutaj spotkać. Należy też wspomnieć jedno takie zdanie. No niestety finansowanie tych zawodów w tym roku jest takie, jakie jest. W związku z powyższym, decyzją Zarządu Oddziału Powiatowego i Samorządu Powiatu Piosieńskiego, wpłatę, którą dokonaliście na wpisowe, na udział w zawodach, otrzymacie listownie bon do wykorzystania w sklepie związkowym w województwie wielkopolskim. Także tyle mogę wam zagwarantować i jeszcze raz podziękować za to, że przybyliście. Dziękuję. Za zawodów do pana gospodarz terenu burmistrz gminy Czempiń, pan Konrad Malicki. Drodzy druhny i druhowie, szanowni goście, drodzy mieszkańcy, kibice dzisiejszych zawodów, bardzo dziękuję i przyłączam się oczywiście do tych wyrazów wdzięczności, które przekazał prezes Zarządu Powiatowego. Cieszę się, że mogliśmy wspólnie tutaj spędzić ten dzisiejszy dzień i kibicować wam w tej fantastycznej rywalizacji. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że te zawody udało się tak sprawnie przeprowadzić, ale przede wszystkim przygotować. Tu szczególne podziękowania dla wszystkich druhów, przede wszystkim z terenu gminy Czempiń, którzy tutaj od wielu dni pracowali intensywnie nad przygotowaniem tych zawodów. Dziękuję komisji sędziowskiej za sprawny przebieg rywalizacji. Wszystkim zwycięzcom raz jeszcze gratuluję. Nasze zawody, jak widać, dobiegają końca. Za chwilę dla was, uczestników, także dla wszystkich przybyłych tutaj kibiców, mieszkańców, dalsze atrakcje. O nich tutaj za chwilę kilka informacji organizacyjnych przekażemy. Także zachęcamy, żeby zostać jeszcze na to popołudnie w Głuchowie, w gminie Czempiń, bawić się tutaj wspólnie i wypoczywać może po tej rywalizacji. Czas teraz chwilę odpocząć i pobawić się razem, zintegrować to środowisko strażackie. Szanowni Państwo, kolejne już zawody krajowe i międzynarodowe sikawek konnych Głuchowo gmina Czempiń 2017 uważam za zamknięte.